Nie znam jeszcze wyniku wyborów. Dlatego jest to dobry czas, by zarysować przynajmniej takie krótkie rozważanie na temat stanu naszego narodu i dalszego jego losu w planie Boga. Na Salonie 24 w artykule Jeśli nie teraz, to kiedy? Postawiłem taką tezę, pytanie, kiedy wreszcie Polacy prawdziwie zmądrzeją. Parafrazując wcześniejsze takie marzenie Juliusza Słowackiego, kiedy prawdziwie Polacy powstaną. Bo kluczowym pytaniem dla nas jest dzisiaj nie jakieś powstanie, nie walka zbrojna, ale mądrość. Więc kiedy prawdziwie Polacy zmądrzeją? Oczywiste jest, że aktualne wybory są pięknym testem dla odpowiedzi na to pytanie. Czy Polacy w wyniku tak przemożnego karcenia ze strony Boga, mam tu na myśli katastrofę smoleńską i później kolejne fale powodzi, nauczyli się czegoś, zmądrzeli? Czy też te razy, które dostaliśmy, przyjmujemy absolutnie bez zrozumienia? Pisałem już o naszej klasie politycznej, która nie potrafiła się zjednoczyć wokół jedynego oczywistego kandydata w tej sytuacji, że ona absolutnie nie dorosła do czasów, w jakich przyszło nam żyć. Mam tu oczywiście takich kandydatów jak Marek Jurek, Janusz Korwin-Mikke, Kornel Morawiecki i jeszcze paru innych, którzy próbowali bezskutecznie zebrać podpisy, niejako konkurując na prawej stronie sceny politycznej. Także elita pozaparlamentarna, no absolutnie widać, że zasłużyła sobie na to pozaparlamentarne miejsce, ale teraz przychodzi pytanie o naród. Czy rzeczywiście naród wyciągnął lekcję i w oparciu o tę lekcję zacznie się rozsądnie zachowywać? Pod tym właśnie artykułem zatytułowanym Jeśli nie teraz, to kiedy? Pojawił się ciekawy wpis internauty o Niku Kaziot. Pozwolę sobie go przeczytać i niejako skomentować w naszej dyskusji o stan narodu. Naród głupi jak inne narody, gorzej z elitami. To prawda, że naród polski mądrością nie grzeszy, ale tak samo jest z innymi narodami, może za paroma wyjątkami. Czy Amerykanie są mądrzy, skoro wybrali Obamę? Czy Niemcy byli mądrzy, skoro wybrali Hitlera? Demokracja ujawnia naturalną głupotę narodów, bo trudno wymagać mądrości od milionów ludzi. Problem, myślę, leży gdzie indziej. Pamiętam dobrze moment, kiedy to sobie uświadomiłem. W szkole podstawowej czytałem książki o II wojnie światowej i słuchałem opowieści starszych, którzy w wojnie brali udział. Byłem dumny z Polski i Polaków. Polska jako jedyna nie wydała Quislinga, wszystkie kraje podbite kolaborowały z Niemcami. Polska nie. Polacy niezłomnie walczyli z wrogiem. Jeśli nie mogli w kraju, to na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie mogli. Aż wpadła mi w ręce książka Pawła Jasienicy, zdaje się Polska Anarchia. I wtedy otworzyły mi się oczy. Na każdym kroku zdrajca, sprzedawczyk, jurgieltnik, łajdak, za pieniądze gotowy sprzedać największe świętości. Teraz myślę inaczej niż gdy byłem dzieckiem. Okres II wojny światowej był wyjątkiem w naszych dziejach. Chwalebnym wyjątkiem. I to tylko jeśli ograniczymy się do okupacji niemieckiej, bo już pod sowiecką było inaczej. Inaczej było w Polsce lubelskiej i później w PRL-u. Polska to naród zdrajców. Bohaterów też, owszem, ale i zdrajców. Mnóstwa zdrajców, którzy dla osobistych korzyści, a nawet bez korzyści, po prostu lubią być łajdakami. Weźmy takiego Pisiora. To jeden z komentatorów, dygresja moja, który obrzuca prezesa Kaczyńskiego oskarżeniami o kłamstwo. Weźmy takiego Pisiora, który lata po wszystkich blogach, żeby wklejać obrazek z ukoronowaną kaczką i napisem Kłamczyński. On nie kandyduje na prezydenta, on nie jest premierem, nie jest ministrem, nie jest posłem czy senatorem. On jest nikim. Jest tylko pieskiem salonowym, który obszczekuje i obsikuje patriotycznie myślących komentatorów i blogerów. Dlaczego więc to robi, skoro jest nikim? On to robi, bo lubi być łajdakiem. On ma w tym jakąś perwersyjną przyjemność, że jest łajdakiem. On kocha być łajdakiem. Polska ma wielu pisiorów. I to jest problem naszego kraju. Naród, owszem, nie najmądrzejszy, bo ogłupiany od lat, ale prawdziwy problem to nie brak mądrości narodu, tylko brak elit. W sytuacji, gdy w czasie wojny wyrżnięto nam elity, pojawiło się puste miejsce, a rzeczywistość nie znosi próżni. Te puste miejsca zostały zapełnione łajdakami. Tuski, Komorowscy, Schetyny, Palikoty, Niesiołowscy, Kuce, Wajdy i Bartoszewcy. Nic by nie zrobili, gdyby nie całe armie łajdaków w rodzaju Pisiora.
gorliwych, aktywnych łajdaków, którzy nic nie mają z tego, że niszczą Polskę. Więcej, którzy nie tylko nic nie mają, ale którzy odczuwają z tego powodu przyjemność. Czy może istnieć naród bez patriotycznych elit? Od XVIII wieku, a może nawet wiek wcześniej, umieramy jako Polska. Czasami obserwować można poprawę, ale jest krótkotrwała. Ostatnia trwała 20 lat i zakończyła się w 1939 roku, a potem jest gorzej. Myślę, że to jest choroba na śmierć i że z tego już się nie podniesiemy. Historia zna takie przypadki. Gdzie są dzisiaj Babilończycy, Asyryjczycy, starożytni Persowie, Aztekowie, Majowie, Kartagińczycy, Rzymianie i wiele innych narodów tworzących dawniej imperia? Dlaczego by inaczej miało być z Polakami? Przyznacie Państwo, że to bardzo smutna, ale rzeczowa i bliska prawdy analiza. Nie postawię tezy, że jest inaczej. Jedynie chciałbym, jako element pociechy, wskazać na pewne działanie Boga, które jednak mimo wszystko kieruje mnie ku myśleniu, że dla naszego narodu jest nadzieja. Posłużę się przykładem Sodomy i Gomory, kiedy Bóg postanowił ją zniszczyć. Co prawda tam postanowił ją zniszczyć w sposób nadprzyrodzony, ogniem z nieba i tak dalej, ale idea jest taka, że ten naród, to środowisko osiągnęło taki poziom jakiejś głupoty, niemoralności, że Bóg postanowił z nim skończyć. I wtedy w tym targu z Abrahamem dochodzi do określenia liczby, ilu tam jest sprawiedliwych ludzi. Już nawet nie mądrych, nie wśród elit, tylko ile jest sprawiedliwych, czyli takich, którzy tęsknią za wolą Boga i boleją, że ona wokół nich się nie dzieje, a sami starają się w swoim życiu i swoim otoczeniu ją prowadzać. Po tych targach okazuje się, że tam rzeczywiście bardzo niewielu tych ludzi, jest tylko Lot i jego rodzina, a i tak Bóg, niszcząc Sodomę i Gomorę, ratuje tych jedynych sprawiedliwych, których było tam bardzo niewielu. Widać też z tej lekcji, że ten procent sprawiedliwych w narodzie, żeby ta cierpliwość Boga dla niego nie została wyczerpana, jest stosunkowo niewielki. Tam chodziło o kilkudziesięciu ludzi co najwyżej. Jeśli byśmy to przenieśli na nasze poletko, to moglibyśmy powiedzieć tak, jeśli Bóg uznałby, że ta nasza miara nieprawości została przekroczona, to już dawno zniszczyłby nasz naród. Za pomocą jakiegoś kataklizmu, wojny czy czegoś innego. Mimo wszystko odzyskaliśmy niepodległość i w 18 roku, o którym właśnie pisze Kazjot, i że to była ta erupcja mądrości naszych elit. No i teraz znowu mimo wszystko jakąś tam ograniczoną niepodległość mamy. A teraz Bóg dopuścił do tak drastycznych znaków jak katastrofa. Przecież można było te elity, jeśli Bóg by chciał rzeczywiście tej destrukcji narodu, inaczej rozłożyć na łopatki. A jednak dał nam znak, który miał wstrząsnąć narodem. Później ten znak powodzi, który znowu pokazał bezradność państwa, że to państwo, które się tylko bawi, które żyje na pokaz i na kredyt, ono w sytuacji kryzysu nie może dać obywatelom żadnego zabezpieczenia. I teraz elity rzeczywiście może nie są najlepsze, może nawet ich nie ma, ale teraz ten głos poszedł do narodu, trafił pod strzechy, mówiąc dosłownie. I teraz, co naród zrobi z tym głosem, myślę, że może pokazać, w jakim miejscu historii się znajdujemy. Jeśli dalej te lekcje zostaną zlekceważone, praca domowa przed tymi wyborami i w tych wyborach sprawdzana okaże się znowu na dwóje, to nie zdziwię się, jeśli spotka nas niewola i rozproszenie i znowu zniknięcie Polski z mapy Europy. Jeśli jednak naród odrobił pracę domową, i sprawdzenie pokaże, że zmądrzał, to myślę, że Bóg będzie błogosławił tę szansę. Że jeśli pozostawił przy życiu Jarosława, jeśli uda mu się wygrać wybory, oczywiście najlepiej w pierwszej turze, ale na taką mądrość narodu to jeszcze chyba za wcześnie, to myślę, że jest nadzieja. Bóg nie grałby sobie z nami, nie robiłby z nas durniów, dając nam nadzieję i jednocześnie ją zabierając. Także jestem przekonany, że jeśli teraz, a mówię, nie znam jeszcze wyniku wyborów, naród zda egzamin, to jest szansa dla Polski na podniesienie się i na dalsze istnienie i rozwój. Wtedy na fali tego odrodzenia narodu myślę, że wypłyną nowe elity, które już dużo mądrzej będą tym narodem rządzić. Jeśli naród jednak jest ślepy, głuchy i głupi, to zapewne Bogu nie pozostanie nic innego, jak rzeczywiście zgotować nam los Babilończyków, Asyryjczyków, Persów, Azteków, Majów, Kartagińczyków czy Rzymian.